Cześć, dzień dobry, Mateusz Goliat, Noclegowo TV. Dziś rozmawiamy z Klaudią Leszczyńską, która zajmuje się homestagingiem. No właśnie, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest homestaging. Homestaging to jest takie... to jest jak opakowanie prezentu, tylko dla nieruchomości. Czyli przy wynajmie my chcemy zaprezentować tę nieruchomość jak najlepiej, więc robimy jej piękne opakowanie, żeby to przyciągnęło tych naszych klientów, żeby oni chcieli przyjechać właśnie do naszego mieszkania i żeby zrobić na nich ten efekt wow, tak? Bo jak sobie scrollują milion ofert, no to po prostu coś musi przyciągnąć ich uwagę, więc po pierwsze homestaging ma za pierwsze zadanie przyciągnąć ich uwagę i drugie zadanie to jest jakby wzmocnić to bardzo dobre wrażenie już przy przeglądaniu całościowej oferty. Tak to wygląda przy krótkim wynajmie. No właśnie, zwłaszcza przy sprzedaży nieruchomości homestaging jest dosyć popularną techniką. Mm-hmm. Natomiast przy krótkim najmie, przy w ogóle czy wynajmie, ale zwłaszcza tym krótkoterminowym, pewnie są jakieś techniki specjalne, na które powinniśmy zwracać uwagę. Opowiesz coś więcej o tym? Jasne. Myślę, że przede wszystkim w ogóle fajnie, jak ktokolwiek zaczyna myśleć o homestagingu, wystawiając ofertę na krótki najem, tak? Bo chociaż przy krótkim wynajmie wydaje mi się, że jednak jest tak, że częściej zwracamy uwagę na to, żeby te mieszkania się pięknie prezentowały, niż niestety przy długim wynajmie. Ale pod kątem krótkiego. Tak jak mówiłam, pierwsza rzecz to, żeby przyciągnąć uwagę osoby, która szuka jakiejś tam fajnej oferty. Druga, też jakiś wprowadzić element zaskoczenia, czyli na przykład do tych takich zdjęć ładnego wnętrza dodajemy coś specjalnego, na przykład zdjęcia jedzenia, które jest wpisane właśnie w otoczenie, tak? Czyli na przykład jesteśmy w górach, przemycamy gdzieś tam w tej kuchni nie pomarańcze i wino, które są na co drugim zdjęciu, tylko coś, co się wiąże akurat po prostu z kontekstem, jak jesteśmy w górach na przykład z oscypkiem, jesteśmy w Krakowie z obwarzankiem, to są takie rzeczy, które jakby na teraz mi przyszły do głowy, ale po prostu warto się zastanowić, co jest charakterystyczne na naszej okolicy, na przykład właśnie pod kątem jedzenia. Mam takie zboczenie, mam też bloga kulinarnego, więc bardzo na to zwracam uwagę, żeby pobudzić też właśnie ten zmysł smaku już na etapie patrzenia na zdjęcie, bo sama wybierając na przykład ofertę w Izraelu, jak zobaczyłam zdjęcie ze stołem, suto zestawionym różnymi przystawkami, jeszcze zobaczyłam, że tam serwują śniadanie w tym apartamencie, no to już nie było innej oferty dla mnie, nie? Bo ja już tam siebie wyobraziłam. To jest też taki fajny element, że jeżeli klient wyobrazi sobie siebie w Twoim mieszkaniu, to on już tam prawdopodobnie przyjedzie, bo już zacznie sobie wizualizować ten pobyt. Czyli jeszcze zanim w ogóle przystąpimy do przygotowania aranżacji mieszkania, mm-hmm. warto pomyśleć nad tym, do kogo do kogo ma być to kierowane, prawda? Dokładnie. Najważniejsze jest właśnie zanim zaczniemy robić homestaging, pomyśleć, zatrzymać się chwilę, zanim zaczniemy wpadać w szał kupowania dekoracji i innych rzeczy pod sesję fotograficzną, pomyśleć, do kogo jest skierowana nasza oferta, czyli właśnie zastanowić się nad tym kontekstem okolicy, czy to na przykład będzie klient biznesowy, czy typowy na przykład turysta, czy rodziny z dziećmi. Jeśli na przykład rodziny z dziećmi, no to myślimy wtedy też o tym, żeby uatrakcyjnić im ten pobyt, czyli zrobić jakiś taki fajny element przystosowawczy, coś dla dzieci, choćby kolorowanka i kredki. Jeżeli turysta, no to żeby on od razu wiedział, gdzie on przyjechał, patrząc na to mieszkanie. Przyczepia się Krakowa, bo jesteśmy w Krakowie, więc jak jesteśmy w Krakowie, to żeby były chociaż te zdjęcia jakichś charakterystycznych elementów, kościół, mariacki rynek, coś, że on już wejdzie do mieszkania i będzie wiedział, że właśnie tu przyjechał, właśnie tutaj chciał być. Więc pierwsza rzecz, precyzujemy naszego klienta docelowego, a dopiero potem zaczynamy się z homestagingu. Ok, mamy już przygotowanie za sobą. Teraz wchodzimy do mieszkania i zaczynamy je dostosowywać do, pod homestaging. Czy są konkretne pomieszczenia, od których powinniśmy zacząć, czy raczej powinniśmy się zająć każdym jednym pomieszczeniem w mieszkaniu? Każdym jednym pomieszczeniem to jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że pewne miejsca są dopieszczone tak maksymalnie, a potem przechodzimy w inne i jest tak, no nie ma nic, jest pusto i jakoś tak niefajnie, nie ma jakiejś konkretnej funkcji, także każde pomieszczenie, każde miejsce powinno mieć swoją konkretną funkcję. Szczególnie ważne przy takich dużych apartamentach, gdzie może być na przykład kilka pokojów. I tam też zwracamy na to uwagę, żeby nie było pustych, tak? Bo puste to jest coś, co nie ma funkcji i tak naprawdę nie sprzedajemy tego. To jest takim smutnym dodatkiem trochę i nie podnosi naszej ceny. Jeżeli zaakcentujemy to odpowiednio, na przykład zrobimy z tego
biblioteczkę, jakieś miejsce relaksu, nie, salon, w którym macie miejsce do gier jakieś, nie, piłkarzy, cokolwiek, zależy jaki to jest też standard, no to już zwiększamy wartość dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych funkcji. Co charakterystycznego, jakie konkretne elementy powinny się znaleźć w takim razie w konkretnych pomieszczeniach, na przykład w kuchni, w sypialni, w jadalni? Najważniejsze, żebyśmy podkreślali funkcję danego pomieszczenia, czyli w kuchni zastanawiamy się, jemy, tak? Więc dajemy związane elementy związane z jedzeniem, plus jedzenie samo. Fajnie, jeżeli ktoś już będzie mógł sobie wyobrazić na przykład pyszne śniadanie, które zje w tej kuchni, albo romantyczną kolację, także podkreślamy to, co możemy, tak? Wydobywamy największe zalety po prostu na wierzch danych pomieszczeń. W sypialni no to chcemy się zrelaksować, tak? Także też tworzymy jakąś taką fajną atmosferę relaksu, takiego spokoju. Stosujemy odpowiednie tkaniny, czy tak, żeby po prostu było nam domowo, ciepło, miło, żeby było nam się łatwo zrelaksować. Nie dajemy fototapety z pędzącym pociągiem na nas, nie? Że jak się obudzimy, to będziemy przerażeni. Tylko właśnie takie wszystkie elementy mają być wprowadzające ład i spokój. I też ważne, żebyśmy pomiędzy pomieszczeniami zachowali jakąś spójność, żeby nie było tak, że w jednym pomieszczeniu mamy po prostu wszystko takie modernistyczne, a w drugim wiejski klimat, nie? Bo jesteśmy w górach i chcemy połączyć wszystko, żeby było nowocześnie, wiejsko i w ogóle nie wiadomo jak. Tylko też po prostu nadajemy całemu mieszkaniu odpowiedni ton, coś po prostu kierunek, w którym się poruszamy, tak? Jak mamy salon, no to też pomyślmy, co jest głównym atutem naszego salonu. Czy możemy tam czytać książki, jest jakieś odrębne na to miejsce, czy mamy na przykład jadalnię też wyodrębnioną, telewizję, czy możemy sobie jakieś filmy obejrzeć, możemy jakieś książki zostawić dla tych naszych gości, żeby sobie poczytali, żeby już coś tam mieli, czy na przykład jakiś taki przewodnik po okolicy. Wszystko to, co umili po prostu im pobyt i dwa, wydobędzie też tą funkcję właśnie danego pomieszczenia. W łazience no to nie zostawiamy personalnych jakichś tam kosmetyków, tylko też coś takiego, co nada kolorytu, co będzie ładne, na przykład fajny zapach, ozdobne buteleczki, możemy zostawić jakiś prezent, jak chcemy, jasne, to będzie fajne. Na pewno unikamy takich rzeczy zostawionych, nie wiem, po właścicielach na przykład. Klaudio, a zastanawiam się, czy są jakieś elementy, przedmioty, które szczególnie przyciągają, nawet podświadomie być może, nasz wzrok i nasze zainteresowanie na etapie szukania oferty, ale które być może kompletnie nie mają znaczenia już podczas naszego pobytu. Mm-hmm. Nie wiem, czy nie mają znaczenia podczas pobytu, ale na pewno, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi, ważne są kolory. To jest coś, kierunek, w którym możemy iść. Mocne, ciepłe kolory przyciągają nasz wzrok. Kiedy lecisz i oglądasz milion ogłoszeń, zobaczysz jakiś czerwony element, mocno zielony, żółty, to przyciągnie podświadomie Twoją uwagę i być może zatrzymasz się właśnie do tego, że gdzieś tam wszystko jest takie zlane w jedno, a tutaj nagle coś zobaczysz kontrast i to już jest ten moment, w którym Ty się zatrzymujesz. Wiadomo, że nie musimy mieć tak miliona dekoracji w mieszkaniu, więc możemy mieć więcej na przykład kwiatów na sesji niż w rzeczywistości, ale też, żeby klient nasz nie poczuł się oszukany, także też tu trzeba na to zwrócić uwagę, że jeżeli mamy bardzo bogate zdjęcia w dekoracje, to żeby nie było potem takiego poczucia, że jest tak łyso i pusto, jak ktoś przyszedł, bo w tym momencie od razu te jakby odbiór spadnie, zamiast wzmocnić ten odbiór w rzeczywistości, to on będzie gorszy, także robimy fajne zdjęcia i fajny home staging, ale w tej rzeczywistości też dodajemy jakieś takie elementy. Tak jak mówiłam, na przykład jeżeli pobudzamy zmysły za pomocą zdjęć jedzenia, to fajnie jak zostawimy temu dla tego gościa coś właśnie, jakąś taką małą, drobną niespodziankę, coś, co on będzie mógł na przykład zjeść, wypić, coś fajnego, nie? A czy masz jakąś wskazówkę, jak powinniśmy dobierać zdjęcie główne naszej oferty? To znaczy ten element, który w pierwszej kolejności jest widoczny. To powinno być najbardziej reprezentacyjne zdjęcie z naszych wszystkich, które mamy. Także jak mamy zdjęcia mieszkania, przeglądamy je, nie musi to być na przykład salon, sypialnia czy kuchnia, nie musi to być konkretne pomieszczenie, ale zdjęcie, które od razu rzuci się w oczy. Dwa, dobrze zastosować po prostu te kontrastowe kolory, czyli tą mocną, nawet jeżeli mamy neutralne wnętrze, takie stonowane, to na zdjęciu głównym na przykład często się dodaje te czerwone poduszki, jakieś takie czerwone elementy bądź żółte, tak jak mówiłam, i to wcale nie musi być tak, że potem tych elementów jest mnóstwo, bo to jest mały akcent, jakieś 10% od zdjęcia powinno być tym kontrastowym, ale pasującym też kolorze do reszty. Czy są jakieś szczególne elementy, których należy unikać? Czy są jakieś popularne błędy, których po prostu nie powinniśmy popełniać
planując czy tworząc ten home staging we własnym zakresie? Przychodzą mi dwie rzeczy na myśl. Pierwsza z nich to jest, żeby nasz gość nie poczuł się jak w domu właściciela, tylko czuł się jak u siebie, tak? Czyli żeby on nie potykał się o pamiątki właściciela, o zdjęcia, nie patrzył, nie wiem, w sypialni będąc na zdjęcie babci, która na niego patrzy, albo na jakieś tam pamiątki po prostu wiekowe i będzie drżał po prostu o te wazony, o tą zestawę, na przykład jeszcze dając mu klucze, powiem, że bardzo uważał na to. Także dajemy poczucie komfortu naszemu turysty, naszemu gościowi, tak żeby po prostu nie potykał się na każdym kroku o właściciela, tak żeby on mógł tam się poczuć jak u siebie, a nie jak u niego. Jeszcze chciałam właśnie dodać na temat drugiej rzeczy, to jest unikanie kontrowersji, pytać o to, czego należy unikać. Unikamy rzeczy, które po prostu mogą być w jakiś sposób niesmaczne dla naszego gościa, bo my się czujemy za co, nie wiem, na przykład otwarci na świat i tak dalej, rzucimy jakieś akty na ścianę i jakieś tego typu rzeczy. Jeżeli nie mamy naprawdę jako głównego celu stworzenia takiego wnętrza, to unikamy tego typu rzeczy. Po prostu robimy dosyć neutralne dekoracje, pozytywne, radosne, niesmutne, nie takie, że na przykład wchodzimy, a tam taka płacząca kobieta, bo to jest piękna sztuka i w ogóle, no ale jednak wywołuje w nas takie smutne emocje, a my chcemy się czuć dobrze na naszych wakacjach. Dziś dowiedzieliśmy się, czym jest home staging i jaką rolę odgrywa w najmie krótkoterminowym. Usłyszeliśmy kilka praktycznych porad zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają biznes najmu, jak i osób, które już biznesem się zajmują od lat. Bardzo dziękujemy Ci, Klaudio, za rozmowę. Życzymy samych sukcesów. Również. Wszystkiego dobrego. Bardzo też Wam dziękuję za rozmowę i też chciałam zaprosić bardzo serdecznie naszych gości, którzy oglądają to nagranie, do dołączenia do grupy na Facebooku Klub Kreatorek Wynajmu, do polajkowania też profilu Kreatorek Wynajmu. To jest miejsce, gdzie ja dzielę się swoją wiedzą właśnie na temat homestagingu, na temat podejścia też do wynajmu, żeby właśnie unikać jakichś takich głównych błędów. Też stworzyłam poradnik do pobrania, taki darmowy dla właścicieli, którzy po prostu chcą na tym biznesie zarabiać, a nie tracić i po prostu dowiedzieć się, jak to wszystko ogarnąć od podstaw po kolei. Głównie dla kobiet to jest, ale nie tylko, bo często jednak mężczyźni burzą ściany, robią wielkie remonty, ale kobiety nadają tego ostatecznego wyrazu, także głównie panie, dlatego też tutaj zapraszam.